Cześć, znowu będę Wam nudził o bezpieczeństwie jazdy samochodem. Sprawa dotyczy telefonów komórkowych i jazdy samochodem. No więc tak, taki temat mi też podpowiedział jeden z moich widzów. Było to tak, on tak mi króciutko opisał. W czasie jazdy pisał SMS-a, miał postawić jakiś znak interpunkcyjny, nie wiem, nie pamiętam, czy to była kropka, czy przecinek, i obudził się potlenem w szpitalu. Samochód tam dachował, w rowie wylądował. O co chodzi? A jak słyszę teraz uszami wyobraźni, to jeden się śmieje i chce powiedzieć, bo to trzeba umieć. To słuchaj człowieku, ja te powiem. Umiesz to ty zrobić to, no, oddać stolec. I to jak ci się uda. Co z tego, że uda ci się napisać 100 SMS-ów w czasie jazdy, ale 101 zwolnisz na chwilę. No, żebym tak pokazał na telefonie. Puścisz kierownicę, czy trzymasz, ale jak trzymasz tą częścią ręki kierownicę, myślisz, że jest ok. I tu sobie piszesz, jedziesz i obserwujesz drogę i tu jakiś znaczek, może tam czasami na pamięć piszesz. To zapamiętajcie jedną rzecz. Wystarczy, że wjedziesz na taki kamyk, no taki kamyk, czy śruba komuś wypadnie, czy coś jest na ulicy w każdym razie. Jak wpadniesz na to kołem, nie ma dupy, wybije ci kierownicę i lądujesz słup, drzewo, rów. No, nie wiadomo jak szybko jedziesz, a z przeciwnej strony wpadniesz na przeciwny pas i pozabijasz ludzi, z siebie zrobisz kalekę. Hej, teraz ludzie wymyślili takie sprawy, że to słuchawka na bluetooth w uchu, on siedzi i gada i trzyma na pewniaka ręce, ale to gada. Ale tak na pewno nie napisze SMS-a, także na SMS uważajcie. Zatrzymaj się gdzieś, ja wiem, na sypeni, na parkingu, napisz tam do narzeczonej żony, czy kumpla, czy kogokolwiek. Teraz nie mogę pisać, nie mogę gadać, bo jestem na drodze, tam później pogadam, czy coś takiego. Nie wiem, może to jest dla kogoś śmieszne, a dla kogoś może być poważnym ostrzeżeniem. Także uważajcie, lepiej tam nie kombinować. Ja wam tylko mówię, jak jechać bezpiecznie, żeby nie zrobić niechcący z kogoś kaleki albo zabić kogoś. A, tak, króciutko dzisiaj powiem, tylko, bo też w jednym ze swoich komentarzy do mojego filmu tam odpadałem. Mam niewesołą sytuację w domu i nie bardzo mam jak mówić, ale zawsze coś dodam. To na razie trzymcie się, cześć.